Wiara w Boga i religia katolicka to są w twoim życiu najważniejsze wartości? Tak, no bo bez tego człowiek jest pusty i słaby. Pewnie potraciłbym się w życiu i pewnie rodzinę, a tak Bogu dziękować 18 lat. Jesteśmy szczęśliwą rodziną i daj Boże, byśmy dożyli starości. Czyli masz takie poczucie, że to wiara w Boga, że to Bóg pomaga ci odnosić zwycięstwa sportowe, pomaga ci wygrywać w ringu, mówiąc wprost. Wiesz, jest takie góralskie przysłowie. Bez Boga ani do proga. Także jeżeli tego nie ma w życiu, a widzę, że w Polsce właśnie to się teraz dzieje, że dzisiaj nie jest moda na Pana Boga, no widzimy ile z rozwodów. Przecież tego nigdy nie było. Pytam tu kolegów, tak, po rozwodzie. Jest to, co działo się w Ameryce 20 ponad lat temu. Czy w czasie walki jest czas na modlitwę, kiedy widzisz, że idzie źle, kiedy jesteś zmęczony, jest przerwa między kolejnymi rundami, idziesz do narożnika, jest wtedy czas na to, żeby modlić się do Boga, czy wtedy takiego... Wtedy tylko łapiesz powietrze, żeby go złapać, żeby po prostu mieć... Masz tylko minutę, 60 sekund na złapanie świeżości i powrotu na ring. No, modlitwa jest przed i po i trzeba to robić całe życie, a nie to jak trwoga do Boga, jak to niektórzy mówią. No to się sprawdza w życiu ta zasada, jak trwoga do Boga. Tak jest, był samolot, nawet taki kawał. Mówili, lecieli ateiści, samoloci i samolot spada i mówili... Zawołali nagle wszyscy, Panie Boże, ratuj. Przypomnieli sobie, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg istnieje. Czasem tak bywa. Ty w dzieciństwie byłeś ministrantem, później chodziłeś na pielgrzymki. Teraz zresztą do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych uczestniczysz w pielgrzymkach. Powiedz, czy ty jako nastoletni chłopak, zanim jeszcze poznałeś swoją przyszłą żonę, miałeś czasem takie myśli, żeby zostać księdzem? Gdzieś tam mama przebąkiwała, że chodzę do kościoła rano i tam też po południu, to mówi, że będę księdzem, jednak... To powołanie, to trzeba dostać Pana Boga i to czujesz, słyszysz. Jak tam mówią moi koledzy kapłani, tego nigdy nie słyszałem. Mi się zawsze bardzo podobały kobiety, aż za bardzo, więc dlatego mój cel, moja droga to małżeństwo i jestem ojcem i mężem. O wartościach religijnych mówiłeś bardzo dużo w trakcie kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Ostatecznie europosłem nie zostałeś, bo jak wiemy, Solidarna Polska nie przekroczyła progu wyborczego. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją kampanię, tą krótką przygodę z polityką, która miała miejsce w ostatnich miesiącach? No pewnie gdybym nie poszedł do tego, nie zaangażował się w tą politykę, to pewnie nigdy bym nie wiedział, jak jest tak naprawdę w Polsce. A przez te 3,5 tygodnia dowiedziałem się wiele. Także ja tego nie żałuję. To, co powiedziałem, to powiedziałem. Ja to lubię, bo ja idę na mównicę, ja nie jestem politykiem, ale ja mówię prawdę. A jak to mówią w polityce, prawdy lepiej nie mówić, lepiej być bardzo takim delikatnym, żeby się wszędzie zmieścić i trzymać się u żubu. No ja taki nie jestem, nie byłem, ja mam z czego żyć i jeżeli mam cokolwiek robić w przyszłości, to tylko być prawdziwym człowiekiem i sobą. Po wyborach Jacek Kurski z Solidarnej Polski obarczył ciebie winą za wyborczą porażkę. Ja tutaj przytoczę jego słowa wypowiedziane w TVN24. Tomasz Adamek przez kilka tygodni był twarzą kampanii Solidarnej Polski, co zaszkodziło nam w dwóch momentach. Gdy wyszedł na jaw wypadek alkoholowy i gdy mówił o leczeniu homoseksualizmu egzorcyzmami. W takich miastach jak Warszawa, Szczecin, Poznań czy Gdańsk za takie słowa po prostu przegrywa się wybory. Jak odniesiesz się do tego komentarza Jacka Kurskiego? No tylko wystarczy popatrzeć na głosy, ile dostał ja. Jeżeli ja źle powiedziałem coś, a dostałem, nie wiem, bodaj dwukrotnie więcej głosów niż on, a ja nie polityk, bo ja sportowiec, to on musi sam wyciągnąć wnioski. Przecież jak jego życie, jak się prowadzi, jakie zdjęcia za szybkości robili, parkował dla niepełnosprawnych. No przecież polityk musi być też nieskazitelny, no to on szuka po prostu, wiesz, dziury w całym, co zrobił on, że dostał tyle głosów, bo on powinien sam sobie na to odpowiedzieć. No, ja go bardzo szanuję jako człowieka i też polityka, bo przecież ponad 20 lat stażu politycznego, cały czas w mediach, a warszawiaki nie poszli głosować na niego widocznie. Widocznie nie lubią go, tak? A z perspektywy czasu nie uważasz, że w trakcie tej kampanii trochę za dużo mówiło się w mediach o homoseksualizmie, o transseksualizmie, a brakowało troszeczkę innych, ważniejszych tematów? Jeżeli mnie dziennikarz zapytał, ja pytam o rodzinie, mówię, że będę bronił kościoła i rodziny. Więc odpowiedziałem, a rodzina, to wiemy, że Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adam i Ewa, no to mężczyzna i kobieta. I
tego będę bronił i by mi nawet przyszło umrzeć za to, to tych rzeczy, słów się nie wyprę. A mówiłem często o Przemyśle, jako mieszkający w górach w województwie śląskim, że polskie kopalnie są zamykane, że Platforma, czyli pan Buzek zamknął, zlikwidował 24 kopalnie, zabrał pracę rodzinom, rozbił przez to wiele rodzin, bo wiele rodzin wyemigrowało na wyspy. To o tym się nie mówi i dlatego ten temat urywali i chcieli drążyć temat ten. Ja mówię, ja już się na ten temat wypowiedziałem. Nie pytajcie mnie 100 razy o to. Wy znacie, co mówi Kościół. Ja to ja jestem też razem z nimi. Jako katolik powtarzasz naukę Kościoła katolickiego. Tak, ale w pewnym momencie będziemy tak. Ja już o tym nie chcę rozmawiać, bo już to wiecie. Po co drążyć tem? Mówmy dzisiaj o Przemyśle. Mówmy o kopalni. Dlaczego są zamykane? Przecież to jest polskie złoto. Dlaczego mamy emigrować, jak mamy przecież piękny surowiec, którego można wydobywać? Twoje polityczne aspiracje negatywnie oceniło kilku twoich kolegów, polskich pięściarzy, między innymi Dariusz Michalczewski i Przemysław Saleta. I tutaj cytat z Facebooka. Przemysław Saleta napisał: ciekaw jestem, czy Tomek Adamek dalej będzie bronił polskich kopalni i polskiego przemysłu bez wypłaty w euro. Osobiście wątpię. Będę zawsze bronił, jeżeli mnie dzisiaj o to zapyta, że ci odpowiadam. No jeżeli moja rodzina mieszka dzisiaj w Anglii, pracują w Niemczech, dlaczego oni nie mogą żyć w Polsce i pracować w kopalni? Jeżeli nie będziemy mieć swojego przemysłu, będziemy kim? Niewolnikami we własnym kraju. I zawsze to będę tego mówił. Zawsze będę to powtarzał, bo to jest prawda.